A my, proszę Państwa, łączymy się z Brukselą, gdzie w Parlamencie Europejskim jest europoseł Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panu. Witam pana, witam państwa. Kłaniam się z Brukseli właśnie. To zaczniemy może od najważniejszej sprawy dla naszych widzów i od pytania, czy u pana też taki upał? W Polsce są większe upały niż w Brukseli. W Brukseli wczoraj padał deszcz, co nie jest nic dziwnego, ponieważ to stolica o największej liczbie dni deszczowych w Europie, około 250 w ciągu roku. Uwaga, więcej niż w Londynie. Jest trochę chłodniej niż w Polsce. To gratulujemy w takim razie, ale my cieszymy się z tego ciepła, które do nas przyszło. Czy po szczycie przywódców Unii Europejskiej z zeszłego weekendu, czwartek, piątek, jakieś refleksje się pojawiły? Jak pan ocenia chociażby znaczenie udzielenia statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii? Radość i smutek. Radość, no bo dobrze, że zapalono zielone światło dla Kijowa i Kiszyniowa. Smutek, bo doskonale wiem, a pan wspomni moje słowa, że państwa, które dzisiaj no, nie były w stanie i musiały to uczynić, Francja, Niemcy, klub skąpców reprezentowany przez Holandię i Austrię, z różnych powodów będą robić wszystko, aby Ukraina weszła do Unii jak najpóźniej. Zresztą szczerze to mówią, przypomnę wypowiedzi premiera Niderlandów Marka Rutte, potem kanclerza Niemiec Olafa Scholza, potem prezydenta Francji Macrona, potem kanclerza Austrii, szefa MSZ-u tego kraju. Wszyscy oni mówili, że są przeciwni szybkiemu wejściu Ukrainy do Unii. Różnych powodów, no, geopolitycznych, to znaczy Francja i Niemcy są za zachowaniem tej obecnej swoistej balance of power w Europie, a więc nie chcą upokarzać Rosji, mówiąc Macronem. Holandia i Austria zdają sobie sprawę z tego, że duży kraj, jakim jest Ukraina, będzie oznaczać no, spore wydatki ze strony Unii Europejskiej i z tego powodu nie chcą. Natomiast no, oczywiście jest jeszcze to milczące południe Europy, takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, które będą też grały na opóźnienie wejścia Ukrainy do Unii. Z prostego powodu to są kraje rolnicze. 2/5 unijnego budżetu to jest wspólna polityka rolna, Common Agricultural Policy. I Ukraina będzie dla nich zagrożeniem. Stąd będą starali się maksymalnie spowolnić akces Kijowa do Unii. A druga sprawa, o czym się w ogóle w Polsce nie mówi, no to jest Gruzja. No uważam, że to jest świństwo, że Unia Europejska, Europa Zachodnia przede wszystkim, zablokowała de facto, poza tam jakimiś sformułowaniami pocieszenia, zablokowała na razie nawet zaproszenie Gruzji na ten sam status jaki ma Ukraina czy Mołdawia, czyli kraju kandydata. Uważam, że to jest prezent dla Rosji. To jest bardzo zły sygnał. Porównuję to z tym nieszczęsnym szczytem NATO w Bukareszcie w 2008 rok, gdzie zablokowanie przez Niemcy, Francję i Włochy propozycji Polski i USA, propozycji prezydenta, w pamięci prezydenta Kaczyńskiego i prezydenta George'a Walkera Busha, przedstawienia roadmap, mapy drogowej Gruzji do NATO spowodowało po kilku tygodniach, kiedy to Rosja zobaczyła, że Zachód jest podzielony, że nie będzie reagował, spowodowała interwencję rosyjską wtedy w Gruzji, co uważam, że no dzisiaj się powtarza. Tutaj Zachód zostawia Gruzję sam na sam z Rosją i myślę nawet, że ta interwencja może nie nastąpi teraz, tylko że po prostu rząd Tbilisi, czy ten, czy kolejny, będzie zmuszony, opuszczony przez Zachód, będzie zmuszony do nawiązania bliższych relacji z Moskwą. I to jest wielki błąd, wielki grzech zaniechania ze strony Zachodu. No zwłaszcza, że Gruzja jest na trasie gazowej i naftowej przez Morze Kaspijskie, tak, z Kazachstanu, Turkmenistanu i tak dalej. Te ogromne złoża mogą płynąć poza Rosją i trzeba mieć trochę świadomości, że
ten szlak warto zabezpieczyć. Widać, że takiej świadomości zabrakło w ostatni tydzień. Panie doktorze, tutaj to nie jest brak świadomości, to jest bardzo świadome działanie Berlina i Paryża. Oni chcą zachować pewną równowagę. Czyli no, mówiąc Macronem, powtarzam, nie chcą upokarzać Rosji. Oni chcą coś tej Rosji zostawić. No i tutaj tą Gruzję ją zostawiono, skoro opinia międzynarodowa publiczna, skoro także pod naciskiem Polski, krajów bałtyckich, krajów skandynawskich, no wymuszono to zielone światło dla Ukrainy i dla Mołdawii, to przynajmniej w ramach takiej nagrody pocieszenia, ale naprawdę istotna rzecz, zostawiono tą Gruzję Rosji. Uważam, że to jest bardzo ciężki błąd Zachodu, ale decyzja świadoma przede wszystkim Berlina i Paryża. Możemy jeszcze dorzucić do tego kamyczek. Gruzja jest miejscem, gdzie uciekają rosyjscy opozycjoniści. Każdy, kto nie może znaleźć sobie miejsca w putinowskiej Rosji, nie chce żyć w tym piramidalnym kłamstwie, po prostu wsiada w samolot albo pociąg, jedzie do Tbilisi, no i tam jest pod opieką rządu gruzińskiego. Ale jak widać, już jest, to nie jest żaden Zachód, bo jak pan powiedział, no, Gruzja została Rosji w tym momencie oddana. Kolejna rzecz, którą warto skomentować, to szczyt G7. Pan się czegoś nowego dowiedział o zdecydowaniu przywódców Zachodu w sprawie Zachodu pojmowanego kulturowo, czyli Japonia jest jak najbardziej krajem Zachodu w tej optyce, w sprawie tego ataku na Zachód. Nihil novi sub solo, ja nie uważam, żeby ten szczyt był jakimś przełomem. Prawdę mówiąc, bardziej mnie martwią zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej odnośnie tego szerszego szczytu G20, gdzie pani von der Leyen, niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej, uważa, że nie można wykluczać z tego szczytu Rosji, że Putin powinien tam być. Oczywiście po co? Po to, żeby mu powiedzieć, wygarnąć, prawda, jak jest. No oczywiście o to Putinowi chodzi, żeby być zaproszony na G20. No, to prawda, zbrodniarz, Rosja morduje w Europie Wschodniej, no ale jednak jest partnerem, skoro się zaprasza. I to jest oczywiście znowu przykład takiej polityki appeasementu, polityki, która w gruncie rzeczy idzie w kierunku powrotu do tej normalności, czyli przyjmowania Rosji i jej przywódców na salonach i dealu z Rosją w przyszłości. Myślę, że będziemy za kilka tygodni czy kilka miesięcy rozmawiać o sytuacji, w której największe państwa Europy Zachodniej będą wymuszać na Ukrainie zawarcie, oczywiście dla dobra świata i Europy, zawarcie pokoju czy zawieszenia broni może bardziej z Rosją, ale za cenę strat terytorialnych tego kraju. I to jest wszystko ta sama polityka de facto układania się z Rosją, którą prowadzą Berlin i Paryż, wspierane przez Hagę, Wiedeń czy szereg innych stolic, także Rzym. Z drugiej strony Rosjanie mają powiedzenie, mogą nas nienawidzieć, byleby nas się bali. No i po pisach rosyjskiej armii na początku tej wojny trudno było wywołać jakiś strach w Europie. Teraz te tłumy orków znowu gnanych na Ukrainę dalej ponoszą ogromne straty. Myślę, że to wyjdzie prędzej czy później, jak wyglądała chociażby kampania o Siewierodonieck. Wczoraj ostrzały i w Krzemieńczuku 15 osób zabitych w ostrzale rakietowym centrum handlowego tak naprawdę. Nie poszli tam do sklepu, ale również w Lisiczańsku rakieta padła na miejsce, gdzie ludzie poszli po wodę. To jest zastraszanie Ukrainy, czy to jest zastraszanie Zachodu? To jest bardzo konsekwentna polityka Rosji, która chce zostawić spaloną ziemię. To jest niszczenie Ukrainy, wyniszczanie i demograficzne, i infrastruktury. Tutaj nie ma świętych, tutaj nie ma rozróżnienia między cywilami a wojskowymi. Przy czym uwaga, pan powiedział o stratach rosyjskich, no tylko że problem polega na tym, że te straty teraz są zbliżone do strat ukraińskich. To się bardzo wyrównało. W tej wojnie pozycyjnej, która obecnie jest prowadzona,
straty ukraińskie są bardzo wysokie. No w końcu ujawnił prezydent Zełenski, że jest to, mówił najpierw o do 100 Ukraińców, ukraińskich żołnierzy ginie dziennie, teraz jest mowa nawet, że do 200. Te zasoby rosyjskie kraju 150-milionowego są niestety znacznie większe niż ukraińskie. Stąd też ja się nie zgadzam. Ostatnio przeczytałem w jednym z portali taki tytuł, że czas pracuje na rzecz Ukrainy. No niestety uważam, że czas pracuje na rzecz Rosji. Stąd też jest niezbędne przekazywanie uzbrojenia, amunicji Ukrainie jak najszybciej. To niestety następuje powoli, zbyt powoli. No ponadto i Amerykanie, i szereg innych krajów nie chcą przekazywać uzbrojenia najnowocześniejszego, zwłaszcza tych artylerii dalekiego rażenia, no po to, żeby te nowoczesne sprzęty nie wpadł w ręce Rosjan. I tutaj mamy realny problem. Znaczy tutaj ta bardzo bohaterska postawa Ukraińców zaczyna być niwelowana przewagą na przykład artylerii 5-1 na terenie tam tego obwodu donieckiego czy ługańskiego, gdzie toczą się walki. Jeżeli chodzi o artylerię rakietową, to też pojawił się głos, by nie przekazywać Ukrainie tych rakiet, które mają do 300 km zasięgu, mianowicie dlatego, że mogliby zaatakować terytorium Rosji. Czyli oczywiście nie ma żadnego problemu, jeżeli Ukraina jest atakowana przez samoloty, które startują z rosyjskiego terytorium, ale już zniszczenie tego pasa startowego albo wręcz tych samolotów, które bazy paliwowe i tak dalej w głębi Rosji jest dla zachodnich przywódców nie do pomyślenia. Ja mam tutaj, szczerze mówiąc, problem. No, to jest przykład pewnej hipokryzji podwójnych standardów. Natomiast jest to dość konsekwentne. Żeby było jasne, znaczy ja mogę zrozumieć, uważam, że to nie jest jakiś wykręt od Amerykanów, że oni wycofali się z pewnych decyzji dotyczących właśnie przekazania części sprzętu tego najbardziej nowoczesnego z obawy przed tym, że Rosjanie go przejmą. Rozumiem obawy niektórych krajów, które obawiają się przekazać sprzęt, ponieważ kody mogą, nie wchodząc w szczegóły, to jest dla fachowców zrozumiałe, mogą to Rosjanie rozkodować, jak przejmą ten sprzęt. Natomiast no, generalnie myślę, że jest po stronie szeregu polityków europejskich z Berlina, Paryża, Rzymu, szeregu innych państw takie myślenie, no, że no, żeby tutaj jednak tej Rosji szkody nie zrobić. A w związku z tym niech tam Ukraińcy walczą u siebie, może nawet niech tych Rosjan wyrzucą, ale broń Boże, żeby nie przekraczać granicy Rosji, także ją bombardując, co oczywiście by w sposób znaczący wyrównało tutaj szanse Ukraińców w tej wojnie, którą no, teraz no, jej nie wygrywają niestety. Pojawiły się też informacje dotyczące Białorusi i próby przebicia z Białorusi do okręgu królewieckiego, do Kaliningradu, korytarza przez Litwę. Tutaj kwestia przejścia tak zwanej bramy suwalskiej i naruszenia do tak naprawdę krajów NATO. To jest jakiś całkowity science fiction czy odwracanie uwagi przez Kreml od ataku na Ukrainę, czy też wreszcie próba zaszantażowania Łukaszenki, tak? Który chyba, no, możemy przestać udawać, że jest jakakolwiek Białoruś, bo Łukaszenka chyba jest mniej decyzyjny w swoim kraju niż przywódca rosyjskiego, czy rosyjski gubernator w swojej gubernii. Ja myślę, że tutaj Moskwa piecze kilka pieczeni na jednym ogniu. Po pierwsze, w sposób świadomy, konsekwentnie stara się, aby Ukraińcy jednak zostawili spore siły, które będą pilnować granicy z Białorusią, czyli nie będą mogły być przerzucone do obwodu donieckiego czy ługańskiego. Tam i będzie brakować. Tutaj na razie się nic nie dzieje, no poza oczywiście atakami lotniczymi czy artyleryjskimi z terytorium Białorusi. No, a po drugie, oczywiście jest to forma
szantażowania Łukaszenki. Ja uważam zresztą, że tutaj sytuacja jest bardzo jednoznaczna. Mińsk nie ma wyboru, będzie coraz bardziej takim, nawet nie w sensie politycznym, po prostu militarnym narzędziem Rosji i jego terytorium, a z czasem pewnie wojska też będą wykorzystywane w tej wojnie. Łukaszenko w tej chwili walczy, żeby po prostu przetrwać on, jako przywódca Republiki Białoruś, a to może mu zagwarantować tylko Moskwa. Myślę więc, że oba te cele są przez Kreml realizowane. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Białoruś bierze udział w tej wojnie po stronie Rosji i walczy aktywnie z Ukrainą. Nie ma co tutaj udawać, bo taka pojęciowa mgławica sprawia, że to gorzej oceniamy, czy mniej prawidłowo oceniamy rzeczywistość. To jeszcze jedno pytanie. Na szczycie państw Unii Europejskiej pojawiły się dwa tematy. Mamy jeszcze 4 minuty, więc może uda nam się. Pierwszy temat to kwestia zboża ukraińskiego. Ten plan Putina zawiera wizję wypędzonych głodem mieszkańców Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, którzy przeprawiają się do Europy. No i mają znakomity powód. Prawdopodobnie organizacja tego już trwa. Może kupowane są łodzie, pontony, może zbierani są ludzie, może szykowani są przemytnicy i przepłacani, korumpowani urzędnicy europejscy, którzy będą rozkładać ręce, tak jak Angela Merkel, i mówić, że damy radę. Drugi plan to zagłodzenie energetyczne Europy i spowodowanie poderwania zaufania społeczeństw do władz jesienią, kiedy zacznie być chłodno i zimno. Szczyt się do tego odniósł, ale ja szczerze mówiąc nic konkretnego nie usłyszałem. Może pan coś usłyszał, może było coś na G7, a może zajmie się tym również szczyt NATO w Madrycie. To, żeby było jasne, ta wizja, którą przedstawił prezes Jarosław Kaczyński w jednym ze swoich wywiadów, gdzie mówił, że jest to taka strategia Rosji, aby poprzez głód uruchomić kolejne setki tysięcy, miliony emigrantów z Afryki głównie, czy Azji do Europy. W ten sposób destabilizować Zachód, a także spowodować zmianę priorytetów. No wtedy kraje Europy Zachodniej zaczną się zajmować tym właśnie, a nie Europą Wschodnią i wojną, która tam się toczy. To niebezpieczeństwo uważam, że jest bardzo realne. Uważam natomiast, że nie grozi Europie głód. Owszem, grozi, to się już dzieje, podwyżki cen żywności w całej Europie. Skądinąd, tak powiem, jakby ktoś porównał ceny w niemieckich sklepach, to często te podwyżki są wyższe, czy znacznie wyższe niż w Polsce. Tak, kamyk do ogródka opozycji, która w tej sprawie garduje, a nie ma pojęcia, czy nie chce mieć pojęcia o szerszym kontekście. Natomiast no, na razie, ja bym powiedział tak metaforycznie, na razie Zachód robi fotografię potencjalnych zagrożeń, ale na razie ja nie słyszę jakoś specjalnie pokazania remedium na to. Turcja, że tak powiem, dosyć w sposób sprytny stara się wydobyć własne statki ze zbożem. Pośredniczyć w tej sprzedaży, udając, że to tureckie zboże, i to samo robią Indie z rosyjską ropą. Ale to tak naprawdę dba o własne interesy, bo o swoje statki zabiega. Podkreślam, ma do tego prawo. Natomiast uważam, że tutaj Rosja ma strategię w tej sprawie. Rosja od wieków, jej wrogiem jest Zachód jako taki. I tutaj wszystkie chwyty są dozwolone, także granie głodem. Czyli panie europośle, czy jako Zachód daliśmy się, mówiąc kolokwialnie, Rosji złapać za pewną część ciała i teraz nie ma wyjścia, musimy te chociażby 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, 800 milionów razem ze Stanami Zjednoczonymi, do tego jeszcze Kanada i Japonia, kolejne 100 milionów, to ponad miliard, ma
podporządkować się życzeniom kacyka, który rządzi krajem, który ma 140 milionów ludzi i dochód narodowy w wielkości, no powiedzmy, Włoch. Oczywiście nie. Ja cieszę się ze zmiany nastawienia amerykańskiego. Przypomnę, ubiegły rok to było pokazanie światu, że USA chcą się dogadać z Rosją. USA liczyły na to, że potrafią odkleić Moskwę od Pekinu. No i gdy na początku lutego tego roku, może mało to jakoś zauważyliśmy w Polsce, pojawiła się wspólna deklaracja przywódców Rosji i Chin o takiej sprawie strategicznej, że Waszyngton był taki ostatni moment, żeby zrozumiał, że Moskwa pozostaje strategicznym sojusznikiem Chin. I to był moment dla nas dobry, bo Ameryka wtedy dokonała znaczącej zmiany swojej polityki. Potraktowała Rosję właśnie nie jako państwo, które można zneutralizować, bo tak naprawdę dla USA największym wyzwaniem są Chiny na przyszłość, tylko potraktowała Rosję jako kraj, który jest w tej chińskiej talii kart geopolitycznych i gospodarczych. I w związku z tym dla nas jest to bardzo korzystne, bo właśnie zmienił stanowisko do Rosji. I myślę, że tutaj jednak istnieje wojna Zachodu z Rosją, choć szkoda, że tutaj mamy pewną ariergardę, czy też Niemcy, Francję, czy Austrię, Włochy, Holandię w taborach, a na tym pierwszym froncie, pierwszym linii frontu są Amerykanie, Polacy, Bałtowie, czy w jakimś mierze Skandynawowie. No i przede wszystkim Ukraińcy. Zobaczymy, jak to się zmieni w dokumentach NATO. Do dzisiaj Rosja widnieje w roli strategicznego partnera. Mamy teraz przed sobą 3 dni, w których może to się zmienić. Właśnie minęła, panie doktorze, 30. rocznica podpisania specjalnej umowy. Mało kto o tym pamiętał. Unia Europejska, Federacja Rosyjska, początek dekad lat 90. Ona de facto dalej obowiązuje, chociaż w praktyce, jak widać, sytuacja jest zupełnie inna. Czasy się zmieniają, tempora mutantur, że tak powiem. Chociaż szkoły już nie ma, to nikt nie wie, co to znaczy, zwłaszcza w języku obcym, łacińskim. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Spokojnego dnia dzisiaj życzymy panu. A my, proszę Państwa, wracamy i do ostrej rozgrywki politycznej. Tomasz Lenz, Koalicja Obywatelska, Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, to goście dzisiejszego Potrójnego Espresso. We'll be right back.